Podsumowanie. Chrystus, Syn Boży, zstąpił z nieba. Stał się ciałem i zamieszkał między ludźmi, jako Syn Człowieczy. To jest jeden z wiecznie ustalonych faktów chrześcijańskiej wiary. Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. I to jest jeden z wiecznie ustalonych faktów chrześcijańskiej wiary. Chrystus powstał z martwych dla naszej sprawiedliwości. I to jest jednym z wiecznie ustalonych faktów chrześcijańskiej wiary. Chrystus jest naszym orędownikiem w niebie i jako taki siedzi po prawicy tronu Bożego. I to jest jednym z wiecznie ustalonych faktów chrześcijańskiej wiary. Chrystus jest kapłanem na tronie swego Ojca, kapłanem na wieki, według porządku Melchisedeka. I to jest jednym z wiecznie ustalonych faktów chrześcijańskiej wiary. Po prawicy Bożej, na tronie Bożym, jako kapłan, na tym tronie jest Chrystus, sługą świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. I to jest jednym z wiecznie ustalonych faktów chrześcijańskiej wiary. Chrystus przyjdzie z wielką mocą i chwałą na obłokach niebieskich po swój lud, żeby go sobie wystawić chwalebnym kościołem i aby osądzić świat. I to jest jednym z wiecznie ustalonych faktów chrześcijańskiej wiary. To, że Chrystus żył w ciele, umarł na krzyżu, wstąpił do nieba i po prawicy Bożej na tronie Bożym siedzi, musi być dla każdego chrześcijanina wiecznie ustalonym faktem, o ile jego wiara ma być prawdziwa i zupełna. To, że Chrystus jest kapłanem po prawicy Bożej na tronie Bożym, musi być dla każdego chrześcijanina wiecznie ustalonym faktem, o ile jego wiara ma być prawdziwa i zupełna. To, że Chrystus, Syn Boży, jako kapłan po prawicy Bożej, na jego tronie jest sługą świątyni i prawdziwego przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek. Musi być dla każdego chrześcijanina wiecznie ustalonym faktem. To jest prawdziwa wiara w Syna Bożego, na podstawie której pojmuje się prawdziwego kapłana prawdziwej świątyni, przebywającego po prawicy tronu majestatu niebieskiego, że on uczynił koniec przestępstwom i grzechowi poprzez swoją służbę kapłańską i pojednanie, i że on zaprowadzi wieczną sprawiedliwość. Ta prawdziwa wiara czyni każdego, kto bierze udział w takiej służbie świątynnej, doskonałym i przygotowanym do otrzymania pieczęci Bożej i w końcu do pomazania świętego świętych. Każda dusza, która taką prawdziwą wiarę posiada, może być przez tą wiarę pewnie przekonaną, że w swoim życiu skończyła z przestępstwem i grzechami, że dostąpiła pojednania i przyjęła wieczną sprawiedliwość, aby na zawsze w jej życiu panowała. O tym możemy być z całą pewnością przekonani, gdyż to nam mówi Słowo Boże, a prawdziwa wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Wszyscy, którzy tą prawdziwą wiarę posiadają, mogą być o tym tak dokładni i pewnie przekonani, jak mogą wiedzieć o tym,
że Chrystus jest po prawicy tronu Bożego, że na tym tronie jest najwyższym kapłanem, że w tej świątyni, w prawdziwym przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek, z którego jest sługą. Tego wszystkiego mogą być tak pewni, jak każdej innej wypowiedzi Słowa Bożego, gdyż to wszystko mówi właściwie Słowo Boże. Dlatego każdy w Chrystusa wierzący człowiek powinien dziś, w tym czasie, w tej mocy prawdziwej wiary stać mocno i dziecinnie wierzyć w zasługi naszego wielkiego arcykapłana, w jakiego wielkiego służbie pośredniczej. W świadomości tej prawdziwej wiary powinien każdy w Chrystusa wierzący człowiek z ulgą odetchnąć i z całego serca Panu Bogu za to podziękować. Z przestępstwami w Twoim życiu skończyłem. Z istotą złego nie masz więcej do czynienia. Grzech jest odrzucony, jesteś od niego uwolniony. Uzyskałeś pojednanie, jesteś na zawsze oczyszczony i pokropiony krwią drogą Jezusa Chrystusa. Wieczna sprawiedliwość wkroczyła do Twego serca, aby tam wiecznie panować, aby Cię strzec, aby Cię prowadzić, pocieszać Ciebie obfitością zbawienia, które się należy każdemu w Chrystusie, wierzącemu człowiekowi. Przez krew Chrystusa, naszego wielkiego arcykapłana i drogiego orędownika. Wówczas powinien każdy, kto tego doświadczył w tej sprawiedliwości, w tym pokoju i w tej mocy, tej prawdziwej wiary, dalej tę sprawiedliwość podawać. To radosne poselstwo o służbie kapłańskiej Chrystusa, o oczyszczeniu świątyni, o dokończeniu tajemnicy Bożej, o stojącym przed nami pokrzepieniu i rychłym powrocie Chrystusa powinno zostać zaniesione wszystkim ludziom w całym świecie. Wówczas może Jezus przyjść, aby być uwielbiony wśród świętych swoich. 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 wiersz. Po to, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Efezjan 5 rozdział 27 wiersz. Sedno zaś tych wywodów stanowi prawda, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Hebrajczyk 8 rozdział od 1 do 2 wiersza. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, a w pełni wiary oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie, dzieci, nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Hebrajczyk 10 rozdział, 19 po 23 wiersz. Amen. Thank you.
Thank you.